Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na 5 dni, 5 stylizacji. Ostatnio na moim kanale pojawił się pierwszy jesienny haul, gdzie już pokazałam Wam kilka rzeczy, które sobie ostatnio kupiłam. No i oczywiście dostałam od Was komentarze, czy mogłabym pokazać właśnie stylówki, jak te rzeczy ze sobą łączę i nie tylko, więc stwierdziłam, w sumie dobry pomysł, może czas najwyższy wrócić właśnie do tej serii i dziś zapraszam Was właśnie na taki filmik. Życzę oczywiście Wam miło spędzonego czasu przez te kilka minut. Jestem ciekawa, która ze stylizacji spodoba Wam się najbardziej. Dzień dobry, witajcie w pierwszej stylizacji. Na początek, dzisiaj jest całkiem ładna pogoda, przyświeca słoneczko, więc zabieram ze sobą okulary, a wybieram się właśnie w tej chwili na bardzo ciekawą konferencję, więc postanowiłam wciągnąć sukienkę. Sukienkę, którą mam na sobie, taką z dłuższym rękawem, to jest sukienka marki Mohito, którą kupiłam kilka lat temu, ale ta sukienka jest, powiem Wam, no przepiękna. Sukienka jest takiej długości midi, do tego jak widzicie mam zamszowe, brązowe butki Savai, botki Savai, torebka Pinko, w której mam wszystkie najważniejsze rzeczy, a ponieważ jest jeszcze trochę chłodno, zakładam na siebie jeansową kurtkę, więc widzicie taki look, troszkę bym powiedziała elegancki, troszkę na luzie, w jesiennym stylu, gotowa do wyjścia, lecę. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. Kolejny dzień i kolejna stylizacja. Właśnie za moment wychodzimy, Max się szykuje, jedziemy na zakupy. A jak zakupy? To musi być wygodnie. Włosy związane, okulary, bo mamy dzisiaj przepiękne słońce. Do tego założyłam sobie brązowe te ala skórzane spodnie z Zary, które widzieliście w ostatnim holu. Pasek Pinko i torebka Pinko. Biała koszulka ze sklepu Liu Jo. Wygodne buty, bardzo proszę. I sweterek. Sweterek, który jest ze sklepu Soul Italian. Kupiłam go chyba w zeszłym roku, ale z tego co się nie mylę, to jeszcze są dostępne na stronie sklepu. I on co prawda wygląda na gruby, ale uwierzcie mi, że wcale taki nie jest. Natomiast za każdym razem, kiedy go zakładam, przypomina mi się taka śmieszna historia, bo jakiś czas temu rozmawiałam z moim znajomym na WhatsAppie i oczywiście widział mnie w tym sweterku i mówi do mnie tak: co ty, założyłaś latem futro? No nie da się ukryć, że ten sweter rzeczywiście tak wygląda i w kamerze czy w telefonie nie zawsze będzie on wyglądał jak sweter, ale futro to nie jest, sweterek jest cienki, jest idealny właśnie na taką pogodę jak dziś, także tak, moi drodzy, się prezentuje wygodnie i można lecieć na zakupy. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w nowej stylizacji. Dzisiaj mamy ładną pogodę, słonecznie, stąd też moje okularki. A ja za moment lecę na zakupy, załatwić kilka spraw, więc strój musi być wygodny. Biały t-shirt, na to czarna ramoneska Zary i szara torebka Bigordi. Do tego spódnica w pepitkę, którą już mogliście widzieć na moim kanale. Kupiłam ją w zeszłym roku w Zarze. I do tego sneakersy Michael Kors. Tak się właśnie dzisiaj prezentuję. Wygodnie, przyjemnie i lecę na zakupy. Czas
czas na kolejną stylóweczkę. Dzisiaj mamy bardzo fajną pogodę, jest ciepło, w miarę słonecznie, więc postanowiłam, że wciągnę sukienkę bez rajstop. I mam na sobie sukienkę, którą kupiłam w zeszłym roku w butiku Latika. To jest taka fajna, cienka sukienka, która w dodatku tutaj ma gumeczkę, więc można ją sobie wyżej lub niżej podciągnąć. Rękawki, które też są na gumce i też można zrobić z nich dłuższe lub też krótsze. Stójka wiązana z tyłu taką czarną wstążką. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. I do tego, do sukienki mam torebkę, pinko z limitowanej edycji, już niedostępną w sprzedaży, zegarek złoty marki Daniel Wellington, pierścionek by Dziubeka i uwaga, zamszowe botki ze sklepu Savai, też kupione chyba w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam. Tak, tu widzicie Pipo, a ja dzisiaj prezentuję się właśnie tak. To już czas na ostatnią stylizację. Rzeczy, które pokazywałam Wam w ostatnim haulu, a obiecałam, że będę Wam pokazywać, jakie stylizuję, jakie ubieram, jak się ubieram w nie i jakie noszę. I dzisiaj mam właśnie na sobie ten przepiękny brązowy sweterek golfik z Zary z krótkim rękawem, zegarek złoty Daniel Wellington. Do tego przypięłam sobie broszkę srebrną z bursztynami, którą przywiozłam z Sopotu. I oczywiście założyłam tę przepiękną satynową spódnicę, do której mam zamszowe botki Savai i torebkę brązową z Pinko. Tak się właśnie dzisiaj prezentuję. Z jednej strony luźny look, z drugiej powiedziałabym bardziej taki kobiecy, klasyczny, ale też wygodne. Pogodę mamy dzisiaj przepiękną, w sam raz na spacer, na który za chwilę się wybieramy, ja i Max. I to będzie tyle. Jestem bardzo ciekawa, która ze stylizacji zaprezentowanych w tym filmie podobała Wam się najbardziej. Dajcie oczywiście znać, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Pa! Surrounding me, baby, I'm sure we lost track of time. I don't really care about love, I don't really care about happy ever.